przedstawić jeszcze jedną bardzo ważną osobę, która również zaszczyciła nas dzisiaj swoją obecnością, a mianowicie księdza Stanisława Górę z parafii z Bychawki. Ja bym chciał zachęcić Państwa do jednej takiej rzeczy, bo wczoraj czy przedwczoraj na Pasku zauważyłem, że zmarł świętej pamięci Andrzej Kiszka, pseudonim Dąb, 95 lat. Pogrzeb będzie w środę w okolicach Szczecina. W 31 grudnia 61 znaleźli go, zdradzili go, ukrywał się 9 lat w bunkrach w Lasach Biłgorajskich, tam za Lasami Janowskimi, był w oddziale przysiężniaka, czyli ojca Jana, i potem się ukrywał wiele lat. UB mu zmaltretowało rodziców, piece wywalili, dom, brata zamordowali. On potem, jak go wyciągali, taki przystojny, czarny, są zdjęcia. Nie tak dawno był biletyn, i ten właśnie, co Rajski wydaje, tam była jego też historia opisana. Kiedy wywlekli go z tego bunkra w 31 grudnia, w Sylwestra 6-1. Pamięta, jak przez Frampol jechało wtedy dużo wojska, wracali i tak dalej. Ktoś, jak wiadomo, ktoś go tam zdradził. Ale miał broń, ale się nie bronił, wyszedł. I wtedy, jak go wiedział, powiedział mu tam jeden z oficerów, mówi, nie bójcie się, Kiszka już teraz nie zabijają, mówi, i na Sybir was nie wywiozą. I kary śmierci was nie idzie. No, kilkanaście lat przesiedział. Potem się ożenił właśnie z wdową swego brata i wyjechał tam w Szczecin, bo on też wyjechała, bo tym żyć nie dawali. Ona wyjechała na tę ziemię, odzyskała do Szczecina. Potem on tam po więzieniu, po kilkunastu latach więzienia, w Szelcach, wszędzie, tam doszlusował, ożenił się i żył. I sądował się, nie wiem czy jeszcze, z naszymi teraz i władzami. Chodziło o to, on chciał nie to jakiejś takiej prawdziwej rehabilitacji, takiego oczyszczenia z tego, że nie był żadnym bandytą, złodziejem, że był po prostu żołnierzem, że był wierny i przysiędze, był honor ojczyzna i tam nie mógł adwokaci, nie wiem tak dokładnie, nie pamiętam, czy rzeczywiście udało mu się tam te sprawy swoje wyprostować, wyprowadzić, bo to nie chodziło, chodziło o takiej satysfakcji, jakiejś uczciwości, powiedzmy, prawnej, jakiejś moralnej, i właśnie zmarł w tych dniach, bo czytałem na Pasku w info, że pogrzeb będzie w środę. Był takim kibicem Pogoni Szczecin, go bardzo, jak ktoś tam nieraz mecz oglądał, to tam właśnie były takie banery, plenery właśnie o tym Kiszce, czyli Andrzeju Kiszce, pseudonim Dąb. Bardzo ładnie mówił, miał starość taką, miał dosyć udaną, miał dobrą pamięć i można o nim poczytać. W Janowie Lubelskim tam pan Łukasiewicz, były takie, prawda, różne prace właśnie prowadzone, jakieś biletyny wydawane, które tam młodzież, historycy z Janowa te rzeczy wydobywali. I kończę już i proponuję, pomódlmy się za duszę tego wielkiego Polaka, patriotę, za to, żeby Bóg ofiarę jego życia, które było życiem takim naprawdę pięknym, ale z drugiej strony bolesnym, taką Golgotę swoją osobistą przeszedł, że Bóg mu to wynagrodził życiem wiecznym. Proszę Państwa, jestem żołnierzem Armii Krajowej, byłem u Łuskoka i chcę powiedzieć tu, księże proboszczu, tam w Bychawce, koło kościoła, to był punkt główny rozdawania broni rzutu. Niech wszyscy wiedzą tutaj, którzy chcą wierzyć w historię. Tam był rozdział wszystkich broni na wszystkie oddziały. Nie tylko myśmy z Łuskokiem tam byli po tę broń, ale wiele innych tam było oddziałów, które stamtąd odbierali broń. Bychawka powinna się szczycić swoim tym, co zrobiła za czasów okupacji niemieckiej. Narażali się na wszystko. Narażali się na życie, na pozbawienie swojego majątku, na wszystko, co się tylko dało, to oni się narażali i tym samym pomagali właśnie władzy podziemnej. Dziękuję. Panie Tadeuszu, oddaję głos. Witam Państwa bardzo serdecznie. A wreszcie ten moment przyszedł, kiedy parę słów będę mógł do Państwa powiedzieć. Szczerze mi miło, że zostałem zaproszony tutaj na ten piknik patriotyczny.
Na ogół w innych miejscach jest mi dane występować, a tu jest bardzo fajnie, tak bardziej rodzinnie, kameralnie i to jest wielka wartość. Drodzy Państwo, pierwsza taka refleksja, która mnie naszła po tym, co powiedział ksiądz o postaci Andrzeja Kiszki, pseudonim Dom Pleszczyna. Bo on miał też taki pseudonim. Rzeczywiście no, cieszy to, że będzie miał pogrzeb bardzo piękny, zapewne. Teraz pogrzeby żołnierzy wyklętych przez komunistów, żołnierzy niezłomnych, bo ja i tak ich nazywam, mają piękną oprawę patriotyczną, obywatelską, a często i państwową. Mam nadzieję, że tak będzie też w tym przypadku. Mam nadzieję, że taką oprawę też będzie miał pogrzeb Taraszkiewicza Jastrzębia 16 lipca we Włodawie. Też oczywiście serdecznie Państwa zapraszam. Powinniśmy być na takich uroczystościach, odprowadzać naszych żołnierzy na wieczną wartę. Oni czekali na to bardzo długo, przez całe życie, żeby zostali docenieni. I chociaż w tej chwili śmierci powinniśmy być razem z nimi. Ale problem dotyczy traktowania do dzisiaj tego polskiego wyklętego wojska. Ksiądz o tym wspomniał. Rzeczywiście jest tak, że Andrzej Kiszka nie został potraktowany przez Rzeczpospolitą tak, jak na to zasłużył. Wyroki komunistyczne wciąż do końca życia niestety obowiązywały. On próbował walczyć. On próbował walczyć może nie tyle o rehabilitację. Ja nie lubię tego słowa, prawda? Bo rehabilitacja zakłada winę. Andrzej Kiszka nie zawinił niczym Rzeczpospolitej. Rehabilituje się kogoś, kto taką winę popełni. Myślę, że bardziej powinniśmy mówić o anulowaniu tych wyroków, wymazaniu ich. I tego niestety Andrzej Kiszka się nie doczekał. I taka uwaga druga związana też z tym problemem. Większość żołnierzy niezłomnych, wyklętych przez komunistów żołnierzy niezłomnych, nie doczekała takiego momentu. Wciąż te wyroki komunistyczne obowiązują, tylko nieliczni nie mają w kartotece takiego obciążenia. I to jest wielkie zaniedbanie Rzeczpospolitej, jedno z wielu niestety. I powinniśmy, jak sądzę, wspólnie pracować, żeby oni zostali potraktowani jako żołnierze niepodległi, a nie jako przestępcy, bandyci, faszyści, szpiedzy i tak dalej. Bo niestety do dzisiaj, w roku 2017, większość z nich z takim piętnem w sensie prawnym musi funkcjonować. Drodzy Państwo, będę miał dzisiaj dla Państwa trochę informacji pozytywnych, dobrych, ale też tych mniej pozytywnych. Niemal od razu przyjeżdżam do Was z Brukseli. Dlaczego z Brukseli? Tam odbyły się lekcje dla polskich dzieciaków w polskich szkołach sobotnich. Rozmawialiśmy o historii Polski, rozmawialiśmy o żołnierzach niezłomnych, o rotmistrzu Pileckim. Byli przedstawiciele IPN-u, pan profesor Tadeusz Wolsza. I to wszystko wyglądało naprawdę super. I dzieci, i nauczyciele słuchali, można powiedzieć, zapartym tchem. Szczególnie dla nauczycieli to był dla nas pewien szok. Jest to nowum. Oni nie mieli pojęcia o tej historii po roku 1945. Dla wielu z nich właśnie jest to historia odkrywana i historia, którą znali jako zafałszowaną. Pojawiały się właśnie określenia wyzwolenie, prawda, koniec wojny. No to jest bardzo niepokojące, prawda, że nauczyciele polskiego i historii w ten sposób mówią, a jeśli tak mówią, to tak myślą. Jak wiemy, koniec wojny nie nastąpił w roku 1945. Ja to mówię od dłuższego czasu, prawda? Z uporem maniaka, można powiedzieć. Nie powinniśmy stosować tego określenia. Prawda? Rok 1945 nie jest żadną cezurą. Tysiące polskich żołnierzy walczy dalej.
czy w oddziałach partyzanckich, czy na przykład tak jak Rotmistrz Pilecki jako wywiadowca. Najlepszym dowodem tego, że ta wojna się wcale nie skończyła, jest 1 marca 1951 roku, czyli zamordowanie 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN na Mokotowie. Gdyby ta wojna się skończyła, to oni dalej nie musieliby walczyć o Rzeczpospolitą. Nie ginęliby też w więzieniach. I ta data, 1 marca, myślę, że całkowicie powinna podważać właśnie inną datę, tę wcześniejszą, 8 maja 45, bo te daty się wzajemnie wykluczają. 8 maja 45 roku zakłada, że Polska wojnę zakończyła. To jest czczone jako dzień zwycięstwa. To jest nieprawda, drodzy Państwo. Żadnego zwycięstwa Polska w maju 45 roku nie osiągnęła. Zostaliśmy, powiem więcej, ponownie zdradzeni, zostawieni przez Zachód. Walka żołnierzy wyklętych, niezłomnych to jest walka samotna. To jest taka walka jak we wrześniu 39 roku. Wtedy nam nie pomogli, ale nie pomogli nam również po roku 45. Zapadła żelazna kurtyna i Zachód stwierdził, radźcie sobie sami. Tysiące żołnierzy musiało zmagać się z potęgą Imperium Stalinowskiego. I to jest taki pierwszy, najważniejszy punkt i apel też do państwa, a przede wszystkim do władz Rzeczpospolitej. Skasujmy to nieszczęsne święto, bo ono dalej jest obchodzone, dalej jest w kalendarzu polskich rocznic. 8 maja 45. W tym dniu nic się nie stało, co by świadczyło o polskiej wolności i niepodległości. Żadnego zwycięstwa, powtarzam, Polska niestety nie osiągnęła. Ale wracając do Brukseli, dlaczego ja właściwie o tym mówię? Bo cieszyliśmy się wszyscy, że mogliśmy porozmawiać, szczególnie z tymi dzieciakami. Tam były dzieci począwszy od lat tych wczesnych szkoły podstawowej, aż do młodzieży licealnej. To, że te lekcje się odbyły, to jest niemal cud, drodzy Państwo. My tam przyjechaliśmy ponownnie, teraz właśnie. Byliśmy wcześniej w maju, razem z obecnym tutaj Markiem Franczakiem, synem Lalusia. I te lekcje dla polskiej młodzieży miały się odbyć właśnie wtedy. Proszę zgadnąć, dlaczego one się nie odbyły. Doszło do pewnej interwencji. Interwencji de facto jednej osoby. Dowiedzieliśmy się o tym z maila rozsyłanego do przedstawicieli przede wszystkim Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Był podpisany imieniem, nazwiskiem jednej pani. Ja tych personaliów nie przytoczę, bo nic mi one nie mówią. Nie zapamiętałem tego nazwiska, też może celowo, nie chciałem. A potem się dowiedzieliśmy, że jest to osoba związana właśnie ze strukturami europejskimi. Była dziennikarka telewizji Polsat. I co ona napisała w tym mailu rozesłanym, aby zablokować możliwość naszego kontaktu z młodzieżą, z polską młodzieżą szkolną w Brukseli. Napisała, że trzeba zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do tych lekcji, ponieważ prelegentami będą faszyści, będą członkowie obozu narodowo-radykalnego i to jest skandaliczne, żeby takie osoby mogły przed młodzieżą występować. Drodzy Państwo, ja nie jestem członkiem ONR-u. Mam swój pogląd na temat tej organizacji. Wspieram wszystkie patriotyczne ruchy. Powiem w ten sposób bardzo, bardzo ogólnie. Prawda? Ale co to jest za zarzut w ogóle? Prawda? Co to jest za ingerencja? Niestety, ta jedna osoba sprawiła, że my tych lekcji nie mogliśmy mieć. I teraz udało się te lekcje zorganizować, ale też były próby zablokowania tego, bo część rodziców stwierdziła, nie no, znowu ci faszyści przyjeżdżają, przecież już im pokazaliśmy czerwoną kartkę wcześniej, a oni znowu się tu pchają. No, szczęśliwie teraz
Jak mówię, te lekcje się mogły odbyć i jest szansa, jest perspektywa, że one dalej będą trwały. Rozmawialiśmy, tak jak mówiłem, o polskiej historii, o żołnierzach niezłomnych, o rotmistrzu Pileckim przede wszystkim. Ale nie mogłem, drodzy Państwo, pominąć czegoś, co stało się też w ostatnich dniach. Na pewno Państwo zauważyli, jak zostało potraktowane polskie państwo, premier polskiego rządu podczas jej wystąpienia w Auschwitz. Ja używam celowo też pojęcia Auschwitz, nie Oświęcim. Oświęcim to jest miasto, które jest obok, prawda? Obozem niemieckim jest obóz Auschwitz, więc powinniśmy tej terminologii się trzymać. Nastąpił wściekły atak na Beatę Szydło za to, że raczyła powiedzieć, o co właściwie powiedziała. Da? Przywołała całą historię tego miejsca, okrutną historię, ale prawdziwą historię i pozwoliła sobie na stwierdzenie, że rząd polski jest od tego, żeby chronić bezpieczeństwo obywateli. Ja parę razy się przysłuchiwałem tym słowom, szukałem tam jakiejś bomby, prawda? Gdzie ona jest? Tej bomby nigdzie tam nie było. Cytując klasyka, to jest oczywista oczywistość, prawda? Że rząd polski ma chronić swoich obywateli. Nie było w tym nic kontrowersyjnego, żadnych zarzutów z tego wyprowadzić nie można. Ale myślę, że nieprzypadkowo taki atak nastąpił. Beata Szydło powiedziała prawdę o tym miejscu. Powiedziała, że jest to obóz, w którym dokonał się Holokaust nie tylko Żydów, ale że zaczęło się od Polaków. Była tam, w tym obozie, na pamiątkę pierwszego transportu. 14 czerwca 1940 roku przyjechał transport pierwszych Polaków, mężczyzn, głównie młodych ludzi, z więzienia w Tarnowie. 728 Polaków trafiło z Tarnowa do Auschwitz. Głównie członków organizacji młodzieżowych, trochę żołnierzy września, którzy nie zdążyli przedostać się na Węgry. Następne transporty do Auschwitz były też polskie. O tym wszystkim pani premier mówiła. Mówiła jeszcze o jednym jakże ważnym elemencie. O uzupełnieniu tej historii, o tych, którzy pomagali więźniom Auschwitz. W sąsiadach, prawda, miejscowej polskiej ludności. Pomagali również w ucieczkach tych ludzi. Ale ten moment już wcześniej spotkał się z wielką krytyką. No bo jakże, jacy Polacy pomagający więźniom, jeszcze polskim więźniom. Niestety do dzisiaj i ten atak na Beatę Szydło jest tego najlepszym dowodem. Obowiązuje zakłamana wersja historii całkowicie, że Auschwitz to jest obóz, w którym represjonowani i mordowani byli wyłącznie Żydzi. Musimy z tym, drodzy Państwo, walczyć, nie zapominając oczywiście i podkreślając, że Żydów zginęło tam dużo więcej, ale to jest późniejszy okres. To się zaczyna od roku 1942. Natomiast lata 1940-41 to są przede wszystkim transporty polskie. I myślę, drodzy Państwo, że za to dostało się właśnie pani premier, że ona śmiała zrewidować tę historię. Naraziła się wielu wpływowym środowisko, no, i dostała rykoszety. No. Pani premier Szydło nie powiedziała tego akurat, ale ilekroć mówimy o Auschwitz, nie możemy pominąć jednej osoby. Ja też o tym mówiłem dzieciakom w Brukseli. To jest rotmistrz Witold Pilecki. To jest właśnie nasz bohater, który pokazuje, że w Auschwitz byli Polacy. A on przecież poszedł tam ze specjalną misją. Kim był rotmistrz Pilecki? Przede wszystkim polskim wywiadowcą, oficerem wywiadu. On taką funkcję, taką rolę spełniał i podczas okupacji niemieckiej, i podczas drugiej okupacji sowieckiej. Był polskim wywiadowcą. Ale nie ma Auschwitz bez rotmistrza
Pileckiego. Dlaczego? Ponieważ on nie tylko poszedł na ochotnika do tego miejsca, ale zorganizował wielką konspirację złożoną z Polaków. Ten Związek Organizacji Wojskowych to była konspiracja polskich więźniów. Wspaniale przygotowana. Przede wszystkim samopomoc. Z drugiej strony ten cel nadrzędny, czyli wyzwolić obóz z rąk niemieckich. Jak wiemy, to się nie udało, ale plan był fantastyczny, prawda? Oczywiście jest też tak, że rotmistrz Pilecki pragnął wyzwolić Żydów, którzy też przebywali w tym okresie w Auschwitz. Tego nie wolno pomijać, mówiąc o jakiejkolwiek rocznicy związanej z Auschwitz. Czy to właśnie o 14 czerwca, czy drugiej rocznicy 27 stycznia. Tak zwane wyzwolenie, celowo mówię tak zwane, bo Sowieci weszli de facto do pustego obozu. To jest tak jak z wyzwoleniem Warszawy. Da? Nie wyzwolili Warszawy, tylko ruiny opuszczonego miasta. I tutaj też wyzwolili, jeśli w ogóle, da, to wyzwolili baraki, w którym zostało trochę więźniów chorych, starszych. Da? Nie było żadnej walki z Niemcami o to miejsce, bo Niemców już tam nie było. Ale znowu jest ta luka w historii. Do 27 stycznia też nie mówi się o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Dlaczego rotmistrz Pilecki jest tak ważny? Dlaczego musimy się o nim dowiadywać jak najwięcej? Dlaczego musimy przekazywać tę wiedzę polskiej młodzieży? Bo on przeczy jeszcze innemu kłamstwu, o którym już mówiłem, że wojna się skończyła dla Polski w maju 1945 roku. To co w takim razie Pilecki dalej robi? Prawda? Przecież on założył całą grupę wywiadowczą podległą legalnemu polskiemu generałowi Władysławowi Andersowi. I znowu jako wywiadowcy starali się zebrać jak najwięcej informacji o stopniu tym razem sowietyzacji Polski. Mój tato jeździł z tymi zdobytymi informacjami do generała Andersa, do sztabu, który się mieścił w Ankonii. Jeśli my, drodzy Państwo, powiemy, że było wyzwolenie, że wojna się skończyła, że osiągnęliśmy zwycięstwo w maju 1945, to my jak mamy potraktować dzień 25 maja 1948 roku, czyli śmierć rotmistrza Pileckiego? Jeżeli my uznamy rzeczywiście, że tak było, że wszystko się skończyło, to jego śmierć była bezsensowna, bo on już o nic nie walczył, bo walki żadnej w Polsce nie było. Być może był rzeczywiście, tak jak chcieli tego komuniści, szpiegiem, przestępcą, człowiekiem, który się nie ujawnił, nie zdał broni, nie chciał się włączyć w legalny nurt funkcjonowania kraju. Do tego to prowadzi, drodzy Państwo, takie myślenie. Musimy się pozbyć tej schizofrenii, która niestety wciąż jest obecna. Da? Nie można, powtarzam, świętować jednocześnie 8 maja 45 i 1 marca 51 czy 25 maja 48 roku. Drodzy Państwo, rotmistrz Pilecki jest ważny też jeszcze przynajmniej z wielu powodów, ale myślę, że powinniśmy o jednym z tych elementów sobie jeszcze powiedzieć. Powiedzieć o tych ludziach, którzy chcieli dla niego śmierci, którzy doprowadzili właśnie do tego, że został zamordowany sowieckim strzałem w tył głowy. To był wielki aparat sowiecko-komunistyczny. Często ludzie, którzy nie mówili po polsku, byli Sowietami, ale było wśród nich też wielu niestety Polaków. I ta polska kolaboracja jest oczywiście wielkim wyrzutem sumienia, da? Ale też musimy o tym mówić. To jest ta różnica między czasami niemieckimi. Wtedy kolaboracji w zasadzie nie było. To jest margines. Polacy nie chcieli paktować z Hitlerem. Natomiast zmienia się to całkowicie po roku 1945.
bo tutaj polskich kolaborantów jest niestety bardzo wielu, zbyt wielu. Ale większość tych, którzy doprowadzili do śmierci rotmistrza Pileckiego, to są polscy kolaboranci Stalina. Wśród nich również osoby pochodzenia żydowskiego. Dlatego jest to tak trudna historia do pokazania. Do pokazania z jednej strony nam, Polakom, no bo są to wątki trudne bardzo, prawda? Niechętnie przyjmowane przez wpływowe do dzisiaj środowiska. Ale jak tę historię pokazać światu? Prawda? Bo to jest właśnie wyrzut sumienia świata. Prawda? Skoro Polska walczyła, to co my robiliśmy? Prawda? Co robili ludzie w Anglii, we Francji? No wtedy się okaże, że rzeczywiście była to walka samotna. Prawda? A w Polsce dział się koszmar. Tysiące ludzi walczyło dalej. Dzisiaj przeszacujemy, że 200 tysięcy Polaków walczyło dalej z sowieckim, z drugim sowieckim okupantem. Niestety w związku z tym musimy przyjąć, że większość z nich zginęła, czyli dziesiątki tysięcy oddało życie za ojczyznę. I dzisiaj szczęśliwie, to jest ta dobra informacja z kolei, mamy ekipę profesora Krzysztofa Szwagrzyka, który robi wszystko, żeby tych ludzi wydobyć. Bo z jednej strony oczywiście to jest warszawska łączka. Około 300 osób, którzy zostali potraktowani w centrum miasta, w Warszawie, tak jak w Katyniu. Ja też to mówiłem dzieciakom, prawda? Starałem się opisać Rakowiecką młodzieży, która nigdy nie była w Polsce i w Warszawie. Powiedzieć, że jest to areszt śledczy w centrum naszej stolicy. I wtedy i dzisiaj kwitnie tam życie, są bloki mieszkalne, sklepy, uczelnie, prawda? I w środku niemalże Mokotowa jest to straszne miejsce. Prawda? Rakowiecka 37, gdzie w centrum miasta ginęli Polacy właśnie tak samo jak w dołach katyńskich, prawda? A potem byli przewożeni na warszawską łączkę. Mam nadzieję, że te dzieciaki polskie zrozumiały, prawda, dramat tych ludzi, tej sytuacji. Musimy uzmysławiać sobie i innym następnym pokoleniom, że te zbrodnie, które nas dotyczą, to nie jest tylko gdzieś daleko na wschodzie, w jakimś Katyniu, prawda, gdzie niewielu z nas było. Że to się działo również u nas, w większości polskich miast. Właściwie wszędzie tam, gdzie była bezpieka komunistyczna. Czy to ta cywilna bezpieka, da, urzędy bezpieczeństwa, czy bezpieka wojskowa. I tak samo Polaków mordowano jak w Katyniu i w innych dalekich miejscach w Rosji. To jest szalenie ważne, żeby uzmysłowić sobie, że to było niedaleko bardzo nas. Da? Ale byli też tacy ludzie, którzy starali się temu przeciwdziałać. To są właśnie żołnierze wyklęci, niezłomni. Często zapominamy o tym, mam wrażenie, jaki był główny cel tej walki. Oczywiście mamy w perspektywie te najważniejsze idee, czyli walkę o wolność i niepodległość kraju. Ale podstawowym, jeszcze ważniejszym celem jest po prostu ochrona ludności cywilnej przed tym czerwonym złem, przed tym barbarzyństwem sowieckim. A rotmistrz Pilecki świetnie tę sytuację rozpoznał. Mój tato też nie miał wątpliwości. Wychodził właśnie w maju 1945 roku z innego strasznego niemieckiego, oczywiście, a nie polskiego obozu, jak dzisiaj namawiają, ze Stutthofu. Przyzna pani, prawda, że to nie było sanatorium. To był jeden z cięższych niemiecko-nazistowskich obozów. Wyszedł na wolność i co zobaczył na ulicach? Zobaczył plakaty na murach Elbląga. AK zapluty karzeł reakcji. Śmierć bandytom z Armii Krajowej. I mój tato już wtedy wiedział, że to nie jest żadna wolna i niepodległa
Polska, mimo że był izolowany przecież przez te wszystkie lata. Przez niemal 5 lat okupacji niemieckiej był więźniem w Stutthofu. Ale w wolnej Polsce nie byłoby tego typu plakatów. No? I bardzo szybko ta grupa Pileckiego się zawiązała. No, koniec państwo znają, koniec jest tragiczny. Dlatego dzisiaj też musimy robić wszystko, żeby odkrywać tę prawdę, ale całą prawdę. Powiedzieć też o tych brutalnych mordercach, prawda? I Sowietach, i Polakach, i Żydach. To, co napawa wielką nadzieją, to jest na przykład odsłonięcie pomnika rotmistrza Pileckiego w Warszawie. Oczywiście możemy znowu się zastanowić, czy nie jest to za późno. Prawda? Po 28 latach pierwszy pomnik Witolda Pileckiego stanął w Warszawie. No, lepiej późno niż wcale. Ale czekamy na to zbyt długo. To są zresztą też nie moje słowa, tylko prezydenta Andrzeja Dudy. On za każdym razem to podkreśla. Świetnie, że udaje się wiele rzeczy wyprostować. Świetnie, że te historie do nas wracają, że ci żołnierze są coraz mniej wyklęci, a coraz bardziej niezłomni, ale zdecydowanie za długo to wszystko trwa. Podczas odsłaniania pomnika rotmistrza Pileckiego doszło jednak do pewnego niepokojącego zgrzytu. Tam, drodzy państwo, ustawili się na tyłach pomnika pewni obywatele RP, tak się nazywają, z pięknymi hasłami, prawda? Pięknymi, przewrotnymi, kłamliwymi hasłami. Rotmistrz Pilecki nie walczył o Polskę pełną nienawiści. Co było sugestią, że ci, którzy odsłaniają pomnik, są pełni nienawiści, no a oni obywatele, też nazywani inaczej, ubywatele, prawda? I pewnie jest to termin prawdziwy. Oni rzekomo są tą siłą postępową, która będzie broniła rotmistrza Pileckiego przed nami. No to jest całkowita aberracja. Ale dlaczego ja o tym też mówię? Raz, żeby pokazać, że tej historii heroicznej i dzisiejszym zabiegom, żeby tę historię odtworzyć, towarzyszą też tego typu działania. No to nie jest tylko Smoleńsk. Oni starają się blokować dzisiaj również inne patriotyczne uroczystości. I nawet ich brudne łapy, że tak się wyrażę, sięgnęły po rotmistrza Pileckiego. Chciałoby się powiedzieć wara od naszego bohatera. Czego wy od niego chcecie? Dajcie nam przeżywać te chwile. Oni tam przychodzą, żeby oczywiście robić ferment, zamęt. I to będzie trwało, drodzy państwo. Tak samo jak tu jest pewna analogia właśnie z tym, co nas spotkało w Brukseli. Prawda? Lekcje się odbyły, lekcje patriotyczne, wreszcie po latach. No ale są tacy, którzy robią wszystko, żeby to zablokować. Tak samo chcieli zablokować rotmistrza Witolda Pileckiego. Drodzy państwo, warszawska łączka to jest moment, o którym kilka słów zapewne państwu się należy. Ja staram się być tam bardzo często, niestety obowiązki codziennie mi oczywiście nie pozwalają towarzyszyć ekipie i naukowców, i wolontariuszy, ale zapewniam państwa, że codziennie jest tam tłum ludzi. Tam lista tych, którzy chcą pracować przy tych dołach śmierci, jest dużo dłuższa niż możliwości. Przyjeżdżają ludzie z całego kraju, przyjeżdżają głównie młodzi ludzie, przyjeżdżają też Polacy z zagranicy. I wszyscy rzeczywiście są pod wielkim wrażeniem. Z jednej strony tej pięknej idei, kiedy my dzisiaj te szczątki pohańbione, zniszczone, przekopane koparkami, prawda? Kiedy jednak je podnosimy. Ale z drugiej strony widzą barbarzyństwo komunistyczne. No? Nie możemy na równi stawiać Polaka, który walczył o wolność i niepodległość, czyli na przykład rotmistrza Pileckiego, z sędzią, prokuratorem czy oprawcą śledczym bezpieki. Mówiąc, że to też byli Polacy, tylko może oni inaczej wybrali. To nie byli Polacy. Skoro oni tak się zachowywali, jeżeli tak traktowali Polaków
patriotów, niepodległościowców, to oni się wypisali z polskiej społeczności. Musimy powiedzieć jasno. Komuniści to było samo zło. Komuniści służyli niestety niektórzy bardzo gorliwie wrogom Polski. Tutaj nie ma żadnego wspólnego języka. Tutaj nie może być żadnego pojednania. Nie może być pojednania z oprawcami polskiego narodu. A naprawdę, drodzy Państwo, to barbarzyństwo widać jak na dłoń. Kilka metrów pod ziemią te szczątki są wydobywane. Z poziomu kilku metrów, 2-3 metrów. Przez miesiąc prac ekipy profesora Szwagrzyka udało się podjąć, wiedzą Państwo, ile pełnych szkieletów? 4 pełne szkielety. Dzisiaj 4 pełne szkielety. Ponad miesiąc prac. Czyli co się stało z pozostałymi? Ich po prostu nie ma. Są drobne kosteczki. Tyle zostało już nie tylko po ludziach, ale po naszych bohaterach. Powtarzam, do tego stopnia komuna bestialsko ich potraktowała. Nie uszanowała nawet szczątków. Zrobili to całkowicie celowo i świadomie. Nie wystarczyło tych ludzi zamordować, strzelić im w tył głowy, niektórych powiesić, jak generała Fildorfa czy Bolesława Kontryma, pseudonim Żmudzin, bo oni nawet nie zostali potraktowani jak polscy żołnierze. Byli sądzeni jak zwykli przestępcy przed sądami powszechnymi. Ale później trzeba było zakopać te ciała, schować szczątki, a potem postawić na tym wszystkim cmentarz. Ja, drodzy Państwo, nie odpuszczę tej sprawy, bo dla mnie jest czymś nie do pomyślenia, że nie można znaleźć świadków i uczestników tej tragedii z lat 80. Bo rozumiem, że ci sprawcy, prawda, z lat 40., 50. niestety odeszli w większości nieukarani. To jest też wielki skandal Rzeczpospolitej. To jest grzech zaniechania. To jest wynik okrągłego stołu, prawda, abolicji dla komunistycznych zbrodniarzy. Ale nikt mi nie powie, że nie żyją ludzie z lat 80., którzy uczestniczyli w kolejnym etapie tego barbarzyństwa, którzy albo nadzorowali, albo sami przeprowadzali operacje niszczenia szczątków naszego polskiego wojska, tak żeby właśnie nic po nich najlepiej nie zostało. To jest zadanie dla kogo? Dla Instytutu Pamięci Narodowej. No i tutaj trzeba pewną różnicę wykazać między naukowcami profesora Szwagrzyka i samym profesorem, który dla mnie jest taką osobą niezłomną. To jest taki naukowiec, badacz niezłomny, tak bym go nazwał. A pionem prokuratorskim IPN, bo to jest ich obowiązek, żeby przeprowadzić śledztwo. Oni zresztą mówią, że to śledztwo jest prowadzone. To gdzie są efekty tego śledztwa? Gdzie są efekty śledztwa prowadzonego na łączce? Te wnioski mają doprowadzić do rozpoznania sytuacji, ale też wykrycia żyjących sprawców. Oni na pewno żyją, są wśród nas, tylko IPN niestety nie chce tego robić. No ale będziemy ich do tego zmuszać, jeśli nie chcą polubownie tego przeprowadzić. Ja Państwu powiem, to jest analogiczna sytuacja do ścigania Stefana Michnika. Wiedzą Państwo, jak jest ścigany Stefan Michnik, stalinowski morderca, zbrodniarz sądowy. Instytut Pamięci Narodowej i pion śledczy IPN-u tak go ściga, że nie zna adresu delikwenta. No? Dziwne, że my wszyscy zapewne znamy ten adres, albo jest on bardzo, bardzo łatwy do odtworzenia. Na pewno ci, którzy osądzili go symbolicznie, czyli nasz Społeczny Trybunał Narodowy, ma ten adres, bo wysłaliśmy mu nawet zaproszenie na nasze posiedzenie. Stefan oczywiście nie przyjechał. Było do przewidzenia, prawda, że on nie będzie chciał w tym uczestniczyć. Ale te dane są dostępne. Trzeba po prostu chcieć. A my dajemy sobie mydlić oczy. Prawda?
skoro jest komunikat, że IPN ściga, no to traktujemy to poważnie. No widocznie rzeczywiście robią wszystko, może nie śpią po nocach nawet, prawda, żeby dopaść tego zbrodniarza. Tak niestety nie jest. No i ta łączka, drodzy Państwo, no to jest rzeczywiście dla mnie nie do odpuszczenia. Prawda? Muszą się znaleźć świadkowie i wykonawcy tego ostatniego etapu zbrodni, czyli próby całkowitego wymazania tych ludzi, prawda? Przy zniszczeniu nawet szczątków. Koparkami po prostu to niszczyli, prawda? O co chodziło? Trzeba było na tym miejscu postawić groby. A żeby postawić groby, trzeba było zrobić dziurę w ziemi. Ponieważ nie robili tego, nie chciało im się, prawda, robić tego łopatami, to sprowadzili tam ciężki sprzęt. I ten ciężki sprzęt gruchotał właśnie te szkielety. Oni widzieli te szkielety, że one tam są. Też można się zastanowić nad wrażliwością tych ludzi. Kto to właściwie był, prawda? Dlaczego? No widzą przecież, że są szczątki często powyginane z przestrzelonymi czaszkami, prawda? Że to są szczątki ludzkie. No to jakiś, prawda, koparkowy po prostu to niszczył i gdzieś przenosił w inne miejsce. To jest pierwszy punkt, jeśli chodzi o łączkę. Drugi jest taki, drugi jest pozytywny, że nawet z takiej drobnej kosteczki można wygenerować materiał genetyczny. Większość rodzin przekazuje DNA. Szczęśliwie sprawa łączki stała się dzisiaj głośna. Większości z nas, no nie Polaków, prawda, bo to mniej więcej pół na pół tak się układa, tak jak pół naszej populacji, społeczeństwo uważa, że bohaterem jest Jaruzelski, prawda? A drugie pół, że Kukliński. Prawda? No nie przesadziłem, a zobacz, jak jest Pilecki. Prawda? My się cieszymy, że sondaż, badanie opinii wykazał, że 30% Polaków kojarzy, kto to w ogóle jest. Ale 60% nie wie nadal, kim jest ten człowiek i co on zrobił, więc to wcale nie jest tak optymistycznie. Nam się wydaje, że w naszym środowisku to jest znane, to wszyscy o tym wiedzą. Niestety jest troszkę inaczej. Dlatego trzeba podkreślić. Cieszy to, że łączka nie jest już anonimowa, że nie kojarzy się przynajmniej połowie z nas z jakąś łąką, z jakimś pastwiskiem, prawda? Tylko z konkretnym miejscem, gdzie dokonała się zbrodnia. I oprócz wolontariuszy, tam rzeczywiście setki, jeśli nie tysiące ludzi podczas badań profesora Szwagrzyka przychodzą. Przychodzą też rodziny, które często nie wiedziały o tym do dzisiaj, co się stało z ich bliskimi. Nie miały też wiedzy, bo skąd, prawda? Bo media do niedawna jeszcze były wiadomo jakie. Nie wiedziały, że można, że jest takie miejsce i że można przekazać materiał genetyczny DNA. Ja spotkałem, będąc któregoś dnia na łączce, dwie panie. Okazały się córkami zamordowanych tam polskich pilotów, polskich żołnierzy. Zamordowanych w roku 1952, jak mi powiedział. Ja to skojarzyłem od razu z tym, co mi powiedział profesor Szwagrzyk, że jest znalezione takie miejsce, szczątki kilku osób. Wszystko wskazuje na to, że są to zamordowani na Rakowieckiej w sierpniu 52 roku. Ale wtedy rzuciłem jedno nazwisko tym dwóm kobietom. Domino. Co to jest Domino? Prokurator Zbigniew Domino. One świetnie wiedziały, nie uśmiechnęły się, prawda? Zachowały odpowiednią powagę, bo one wiedzą, że prokurator Domino żądał kary śmierci dla ich ojców. Że on jest też winny tej całej sytuacji. Prawda? Zrzucenia ich do bezimiennych dołów. I te dwie panie świetnie wiedzą, że prokurator Zbigniew Domino wciąż żyje. Żyje w Kielnarowej pod Rzeszowem, w okazałej willi. Można sobie to znaleźć w internecie.
prawda? Teraz już zapewne nie, ale jeszcze kilka miesięcy temu można było przeczytać taką informację, że jest to stary polski dworek, w którym mieszka wybitny polski pisarz. Teraz podejrzewam, nie sprawdzałem tego, Zbigniew Domino usunął tę informację, no, bo się okazało, że jest nie tylko wybitnym rzekomo polskim pisarzem, ale jest mordercą. I może się liczyć z odwiedzinami, prawda, u siebie. Ja bym sobie życzył, żeby to były odwiedziny prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej. Bo nie może być tak, że człowiek, który dla niewinnych, dla patriotów żądał kary śmierci wykonanej następnie, żyje w chwale szanowanego pisarza i obywatela miasta Rzeszowa. On przez lata był obsypywany nagrodami. On kandydował na przykład do nagrody Nike, akurat tej nagrody nie dostał, no? Ale na salonach przynajmniej Rzeszowa ten człowiek do dzisiaj się pojawia. Gdy byłem w Rzeszowie nie tak dawno temu, jeden z dziennikarzy powiedział mi, że bardzo często pan Domino razem z żoną jest widywany w miejscowym centrum handlowym, zadowolony, uśmiechnięty, pod rączkę sobie chodzą i do restauracji idą na kawkę i ciasteczko. No? Gdzie jest Instytut Pamięci Narodowej? Dlatego, drodzy Państwo, żeby ich mobilizować, nasz Społeczny Trybunał Narodowy też orzekł taką symboliczną karę wobec Domino. Bo mieliśmy dwie takie sesje, no? Dwa takie posiedzenia. Podczas pierwszej sesji skazaliśmy Bolesława Bieruta i Stefana Michnika. Po tym właśnie była to odpowiedź, że IPN też ściga, prawda? Z tym dopiskiem, że no, adres niestety nie jest znany, więc trzeba listem gończym go poszukiwać. Dokładnie. Prześlemy, jak się do nas zgłoszą. Podczas drugiego posiedzenia to był Władysław Gomułka i Zbigniew Domino. I będziemy takie posiedzenie robili dalej. Mam nadzieję, że one wreszcie wywołają jakąś refleksję wśród tych śledczych. To nie jest, drodzy Państwo, jakieś ich prawo. To jest ich obowiązek ustawowy. Oni mają ścigać żyjących zbrodniarzy. Ale niestety tego nie robią. Na następnych posiedzeniach będziemy się przyglądać kolejnym tym komunistycznym zbirom. Postanowiliśmy tak, razem ze znanym w większości z Was zapewne profesorem Tomaszem Panfilem z KUL-u, prawda, z Lublina, że będziemy przyglądać się jednemu zmarłemu, a ważnemu, a i drugiemu jeszcze żyjącemu. Właśnie, żeby po tych naszych orzeczeniach można było postawić ich przed sądem Rzeczpospolitej. Tych ludzi jest bardzo wielu, nawet z czasów stalinowskich. Ja już nie mówię, prawda, o późniejszych latach. Dla mnie komunizm się nie skończył w roku 56. Myślę, że dla Państwa też, prawda? A stan wojenny jest chyba dowodem jednoznacznym na to, że do końca pozostał systemem represyjnym. Ludzie po prostu ginęli, byli mordowani. Co się dzieje z odpowiedzialnymi za stan wojenny? No kilku się niestety wymigało, prawda? Ci najważniejsi, czyli Jaruzelski, Kiszczak i Siwicki. Ale z samej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego żyje jeszcze kilku towarzyszy. Na pewno towarzysze są zadowoleni z życia. Na pewno towarzysze mają wysokie emerytury. I śmieją się nam wszystkim w twarz. Niezależnie od ekipy, która rządzi. Prawda? Oni się chyba przestali bać, bo jeżeli przez te wszystkie lata nikt nie potrafił ich pociągnąć do odpowiedzialności, to oni się czują dzisiaj bezkarni. Ale to jest to lustro, to jest ta druga strona polskiego lustra. Z jednej strony mamy bohaterów, dla których dzisiaj czcimy, robimy o nich filmy. Powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie wreszcie po latach, mimo że jest to trochę partyzantka, bo funduszy jest tam niewiele, ale pan dyrektor bardzo się stara, żeby 1 marca 2019 roku to muzeum otworzyć. Ale
W tym muzeum trzeba pokazać i polskie bohaterstwo, i polską hańbę za pszaństwo i zdradę. I tak samo my powinniśmy podchodzić do tych rzeczy, prawda? Mówimy o Pileckim, mówimy o generale Fildorfie, mówimy o Andrzeju Kiszce, prawda? Mówimy o braciach Taraszkiewiczach. Mówmy też o tych, którzy doprowadzili do ich śmierci. Zastępy zbrodniarzy nigdy nie ukaranych. A ci, którzy nie żyją, no przynajmniej trzeba ich pokazać, opisać. To są też nasze obowiązki. Proszę Państwa, jeszcze wiele miałem w głowie, żeby Państwu powiedzieć, ale dostaję sygnały, że już powolutku trzeba zmierzać. Jeszcze pogadać, tak? Pogadać jeszcze chwilkę, dobrze, to chwilkę jeszcze pogadam. Drodzy Państwo, przenosząc się z Łączki też do innych tego typu miejsc, musimy powiedzieć, że no jest ich kilkaset w Polsce. Tam, gdzie trzeba szukać przede wszystkim, to są właśnie byłe siedziby tych wszystkich strasznych instytucji odpowiadających za represje, czyli właśnie urzędy bezpieczeństwa. Powiatowe, wojewódzkie, wszelkiego rodzaju. Tak samo jest właśnie z byłymi siedzibami NKWD czy Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego. Te miejsca muszą być wszystkie przeszukane, bo zapewne tam pod spodem są nasi żołnierze. Wciąż, prawda? Oni tam tkwią w takich właśnie dołach, w jakichś, prawda, gnojówkach, bo też tak robili z nimi, prawda? Często, jak wiemy, również pastwili się nad szczątkami, nie tylko tak jak na Łączce, prawda, przy pomocy koparek, ale przecież mamy przykład Józefa Franczaka, prawda? Czyli dekapitowania, prawda? Czyli obcinania głowy po śmierci. To nie jest jedyny tego typu przypadek. No? Być może tak się stało też ze słynnym, takie są poszlaki. Tak komuna potraktowała też Stanisława Sojczyńskiego, pseudonim Warszyc. Kiedyś majora, dzisiaj generała, chociaż ja się bardzo cieszę, że oni są awansowani, ale dla mnie na przykład rotmistrz Pilecki pozostanie rotmistrzem Pileckim, a nie pułkownikiem Pileckim, a kapitan Warszyc z kapitanem, a nie generałem. To są pewne formalności, które są potrzebne, ale powinniśmy, jak sądzę, pamiętać ich z tego okresu, kiedy walczyli o Polskę i kiedy ginęli, jakie mieli wtedy stopnie wojskowe. Wiem, że w Łodzi takie poszukiwania też nabierają rumieńców. Prawda? To jest prawdopodobnie tak zwany brus, teren dawnej jednostki wojskowej, strzelnicy. Prawda? Tam gdzieś leżą szczątki jednego z też z najwybitniejszych polskich żołnierzy. Powinniśmy też znać, drodzy Państwo, kontekst i też próbowałem o tym mówić tym dzieciakom w Brukseli. Jeżeli mówimy o 1963 roku, prawda, wtedy, kiedy mordowany jest Laluś, to na Wyspach Brytyjskich gra zespół The Beatles. Prawda? No to są sytuacje całkowicie nieporównywalne. Co się dzieje u nas, a co się dzieje w wolnym świecie. Ja ostatnio znalazłem informację, bo też dosyć głośna stała się kwestia festiwalu w Opolu. Prawda? No i tak poszukałem, okazuje się, że Opole wystartowało w roku 1963 właśnie, prawda? Tutaj ginie w walce ostatni wyklęty, a tutaj się zaczynają, prawda, festiwale Maryli Rodowicz. No? Ta historia, drodzy Państwo, ona jest obecna wciąż w naszym życiu, w naszej rzeczywistości. No są tacy, którzy chcą od niej uciec, powiedzieć, że nie, nic takiego nie było, że zapomnijmy o tym. No? Ale od tego jesteśmy my, żeby przypominać właśnie i też znać kontekst
tych spraw. Drodzy Państwo, jeszcze słowo o rotmistrzu Pileckim i Rakowieckim. Ostatnio 25 maja, w rocznicę zamordowania naszego bohatera, dyrektor Jacek Pawłowicz ogłosił prawdopodobne miejsce, to trzeba podkreślić, gdzie Pilecki zginął. Do tej pory były różne propozycje. Na przykład, gdy oglądamy sztukę o rotmistrzu Pileckim w wykonaniu w reżyserii pana Ryszarda Bugajskiego, to widzimy piwnicę. I pokazany moment śmierci, trzy schodki, strzał w tył głowy, rotmistrz się osuwa na tych schodkach. Dzisiaj wiemy, że nie było w ten sposób. Nie było tak. Rotmistrz Pilecki bez wątpienia zginął na dziedzińcu więziennym. Został wyprowadzony z celi, poprowadzony właśnie przez dużą część tego strasznego obiektu. Prawdopodobnie ten ostatni strzał w wykonaniu jednego funkcjonariusza, bo nie było żadnego plutonu egzekucyjnego. To jest kłamstwo. Dlatego też są ludzie, którzy się tym zajmują, żeby weryfikować tego typu informacje. Strzelał jeden funkcjonariusz, kat Mokotowa. I prawdopodobnie zastrzelił rotmistrza w miejscu znacznie oddalonym od słynnej dziesiątki, od pawilonu dziesiątego. Dzisiaj, i to jest też informacja szalenie pozytywna, można było 25 maja wejść już na teren tego byłego aresztu śledczego. Poprzednio, jak Państwo zapewne pamiętacie, uroczystości odbywały się przy ulicy. Prawda? Nie można było wejść do środka, bo był tam czynny areszt śledczy. Przebywali tam więźniowie, nawet ci najgorsi przestępcy. Teraz wreszcie 25 maja byliśmy razem z rotmistrzem w prawdopodobnym miejscu jego śmierci. To jest też wielka zmiana w porównaniu z tym, co było. Z drugiej strony przywołam historię haniebną, o której dzisiaj też tutaj w podgrupach troszkę mówiliśmy. To jest historia ostatniego żyjącego zbrodniarza, Ryszarda Mońki. Ryszard Mońko był zastępcą naczelnika więzienia mokotowskiego. Ale nie tylko to. Był również uczestnikiem egzekucji na Witoldzie Pileckim. Jak Państwo wiecie, dotarłem do niego. Pojechałem do Chrubieszowa, odszukałem go. Oczywiście nie zrobił tego prokurator IPN, bo po co? Przesłuchałem tego Mońkę, prawda? Na ile prawda, mogę to zrobić. Oczywiście to była rozmowa bez żadnego przymusu, prawda? Tylko dobrowolnie dał się namówić na parę słów. Ale on nie czuł żadnej konsternacji, nie czuł żadnej winy. Opowiadał mi jako o zwykłej czynności administracyjnej. No szedł w tym plutonie egzekucyjnym, którego nie było. Szedł za tym katem, prawda, jako właśnie zwierzchnik tego obiektu. Usłyszał jeden strzał i koniec. I wrócił sobie do swojego pokoiku, prawda, do swojego biura. A niestety Ryszard Mońko został pożegnany na miejscowym cmentarzu parafialnym, prawda? Bo był też wybitnym parafianinem, szanowanym obywatelem miasta Chrubieszu. Prawda? Tak został pożegnany ostatni, żyjący do niedawna sprawca śmierci rotmistrza Pileckiego. A na takie diktum prokurator Instytutu Pamięci Narodowej powiedział mi, że Ryszard Mońko żadnych czynności w sprawie rotmistrza Pileckiego nie przeprowadził. Ja mogłem sobie powtarzać, no ale pani prokurator, przecież z racji funkcji powinien być ścigany, tak jak zbrodniarze niemiecko-nazistowscy. Tam się udało tę formułę przeprowadzić. Nie tylko sprawstwo zbrodni, ale również udział w zbrodni. Dlatego ci wszyscy starsi panowie, prawda, z załogi na przykład Auschwitz mogą być dzisiaj ścigani, bo mają zarzut udziału w zamordowaniu setek tysięcy ludzi.
No, u nas niestety tej formuły nie udało się do dzisiaj przeprowadzić. No i beztroska prokurator IPN mówi, że żadnych czynności w świetle prawa nie przeprowadził, a to, że szedł, prawda, za rotmistrzem, no to nic nie znaczy, prawda? No to mógł sobie iść, prawda? Żadnych zarzutów prawnych postawić mu z tego tytułu nie można. To jest ta polska schizofrenia, z którą do dzisiaj się spotyka. Tak? Szanujemy naszych bohaterów, a nie potrafimy wyciągnąć konsekwencji wobec ludzi, którzy po prostu doprowadzili do ich śmierci. Dziękuję bardzo.